dzieci i fotografii portretowej dzieciaków. Wystawa to jest taki powrót trochę do naszych korzeni. Oczywiście tutaj nigdy nie odeszliśmy, ale być może słyszeliście Państwo o tym, że mieliśmy ostatnio kilka takich wystaw bardzo dojrzałych, bym powiedział, osób dorosłych. No i teraz fajnie, że możemy przeplatać to właśnie też takimi pracami naszych takich najmilszych nam, bo naszych milusińskich dzieci. Bardzo serdecznie chciałem podziękować i Katarzynie za cały pomysł tej wystawy, za ten kolaż, który jest takim chyba dość niecodziennym zestawieniem zdjęć i prac. Oczywiście do naszej ochotki, naszych wspaniałych zdjęć. Przepraszam, dla mnie to jest Becia. Andruszko, właśnie, żeby się gdzieś jeszcze. Satysfakcji nie z efektu, tylko samego faktu tworzenia. I to jest najważniejsze. No ale musiałam po prostu wybrać. Tak, starałam się jakby dopasować tą pracę do tego, jakie to dziecko jest i w miarę do tego portretu fotograficznego, bo widziałam te portrety i znam dzieci. Jestem bardzo je lubię, są świetne. W ogóle macie Państwo wspaniałe dzieci. Bernatka naprawdę z dużym zaangażowaniem, bo ona właściwie była tylko u nas dwa razy na zajęciach, a zdjęcia, nie wiem czy Państwo zauważyliście, jak Wy w ogóle oceniacie, to będziemy później rozmawiać, ale wydaje mi się, że one pokazują to, jakie to dziecko właściwie jest, prawda? Ja dziękuję w ogóle wszystkim za przybycie, mam nadzieję, że zdjęcia się podobają, dziękuję dzieciom, że tak pięknie pozowały, że mi się udało, tak jak Kasia wcześniej chciało uchwycić tą chwilę, kiedy naprawdę miło było obserwować, jak te dzieci naprawdę czerpią ogromną frajdę z tego, co robią. I dziękuję za przybycie jeszcze raz. Mam nadzieję, że się podoba wszystkim. Myślę, że fajnie się to wszystko udało i dziękuję jej bardzo, bo nie byłoby takiego efektu, myślę, tej wystawy, gdyby nie te piękne fotografie. Naprawdę piękne.